Nazywam się Iliak i pochodzę z Ukrainy. W Polsce znalazłem się dzięki mojemu osobliwemu przyjacielowi, Maciejewiczowi. Należę do szemranej grupy paramilitarnej, która przeciwdziała przestępczości na własną rękę, często w bardzo brutalny sposób. Ale życie toczy się w miarę normalnie. Czułem się spokojny, aż do dziś. Nic nie wskazywało, abym miał doświadczyć czegoś dziwnego tego dnia. Rutyna. Z łóżka wstałem, nagie swoje ciało odpowiednio przeodziałem, śniadanie zjadłem i wszedłem do swojej pracowni komputerowej. Ku mojemu zaskoczeniu na biurku leżało pudełko, chamsko pozalepiane długimi plastrami srebrzystej grubej taśmy klejącej. Wziąłem zapalniczkę, pudełko i poszedłem nad wannę. Podpaliłem taśmę i po chwili wrzuciłem odruchowo do wody, aby całkowicie nie uszkodzić pudełka i zachować jego zawartość. Po tym ryzykownym zabiegu pudełko dało się otworzyć. W środku był pendrive oraz kartka z jakimś dziwnym napisem. Lewy znak mniejszości, X, nawias kwadratowy, prawy znak mniejszości, gwiazdka, kropka oraz średnik. Najpierw chciałem wyrzucić te rzeczy, ale w ostatniej chwili zreflektowałem się. Może chodzi o zawartość pendrive'a? Pomyślałem i uruchomiłem laptopa. Zalogowałem się i od razu podłączyłem pendrive'a. Jednak kiedy chciałem otworzyć jego zawartość, wyskoczyło okienko z prośbą o wpisanie hasła. Zamknąłem je i przeskanowałem folder w pendrive'ie antywirusem. Żadnych wirusów, rootkitów, spyware'ów itd. Folder był czysty. Po chwili ponownie próbowałem otworzyć folder, lecz ponownie powitało mnie okienko z prośbą o hasło. Wtedy coś sobie przypomniałem. Przecież w pudełku była też kartka. Może ten napis to hasło potrzebne do odblokowania zawartości folderu? Wróciłem po kartkę i wpisałem kod do okienka z hasłem. Zadziałało. Folder otworzył się. Był tam jeden plik wideo, dwa pliki tekstowe oraz dwa zdjęcia. Pierwszy plik nazywał się Mislead AVI. Dalej były pliki o nazwach kolejno Lancaster's Code TXT, Disclaimer TXT, Victim JPG oraz Null JPG. Zacząłem od wideo. Prawie spadłem z krzesła ze strachu, kiedy film się odpalił. Na ekranie ukazała się głowa osoby, która włączyła kamerę. Twarz była zasłonięta. Postać nosiła golf z długim kołnierzem, który był nawinięty na czoło i przytrzymywany przez czapkę. Osoba przywitała się w języku angielskim, mówiąc: "Hello everyone, I am Blur. Today is the day the show begins. Without further ado, let's start." Przeraził mnie fakt, że postać miała nałożone okulary. Zastanawiałem się, czy ta postać coś widzi, ale patrząc po płynności i swobodzie ruchów, z pewnością tak. Jako że jestem dość doświadczony z elektroniką, przeanalizowałem film. Nagranie trwało nieco ponad minutę. Filmowanie odbywało się najpewniej z wysokiej jakości smartfona ustawionego na statywie bądź czymś stabilnym. W filmie dominowała jasna niebieska kolorystyka, która powodowała niepokojące wrażenie wszechobecnego chłodu. Ten efekt można osiągnąć, maksymalizując jasność ekranu i ekspozycję, a balans bieli ustawić na światło żarowe 2800K. Akcja filmu działa się w zamkniętym, dość staro wyglądającym pomieszczeniu, prawdopodobnie piwnicy. Na początku widzimy jedną kryptyczną postać, najpewniej mężczyznę. Ubrany jest w grube, zimowe buty, prawdopodobnie jasno-szare dresy z jasnymi kieszeniami oraz golf w nieznanym odcieniu niebieskiego, którego długi kołnierz zasłania twarz postaci. Dalej są wcześniej wspomniane okulary i czapka bez daszka. Zauważyłem, że na rękach miał czarne rękawiczki stylizowane na dłonie szkieleta. Potem jednak postać odsunęła się na bok. Moim oczom ukazała się kobieta na krześle. Była do niego przywiązana. Dało się słyszeć jej szybki oddech oraz widać było, że chce się uwolnić. Zakładam, że była zakładniczką jakichś porywaczy. Zdziwiło mnie to, że pomimo bycia związaną wykazywała bardzo dużą swobodę ruchów. Być może porywacze byli łagodnymi dziwakami i związali ją dla zabawy. Postać w niebieskim ubraniu pochyliła się nad kobietą i powiedziała jej coś na ucho. Niewiele udało mi się wychwycić szeptu postaci. Jednak obiło mi się o uszy słowo martwa w języku angielskim. W tym momencie ogarnął mnie nagły niepokój. Obawiałem się, że dojdzie do zabójstwa. Nagle zauważyłem jakiś czarny kształt w lewym kącie pomieszczenia. Wcześniej go nie zauważyłem. Po chwili
czarny kształt zaczął wznosić się w górę. To był chyba jakiś humanoid. Przeraziłem się. Jego ciało bądź ubranie było tak czarne, że nawet światło w pomieszczeniu nie oświetlało jego sylwetki. Otworzył oczy. Były całkowicie białe, bez tęczówek czy źrenic. Być może nosił soczewki. Podszedł do kobiety na krześle. Wyjął za pleców jakiś długi, połyskujący, około 70-centymetrowy metalowy szpikulec. Stanął za kobietą i powoli uniósł go w górę. O nie! On ją zawije! Wykrzyknąłem na głos sam do siebie. W ostatnich sekundach wideo byłem świadkiem, jak szpikulec przebija głowę kobiety na wylot, rozchlapując krew na podłodze. Zaraz po tym nagranie skończyło się nagle, tak jakby taśma się rozrywała. Byłem doprawdy zszokowany tym, co przed chwilą obejrzałem, ale przypomniałem sobie, że są jeszcze 4 pliki do sprawdzenia, więc zebrałem się za Lancaster Code TXT. Było to coś w rodzaju tłumaczenia liter na symbole ASCII, nic poza tym. Potem był disclaimer TXT. Treść była następująca. Ona nie żyje. Zabiliśmy ją, więc nie macie już powodu, aby nas ścigać. Dalszy pościg spełźnie na niczym. Wycofajcie się. Nie macie już czego szukać. Tekst najprawdopodobniej odnosił się do kobiety obecnej na filmie. W tym momencie byłem już totalnie przerażony. Pudełko, pendrive, kartka, 5 plików, a wszystko to jakimś cudem znalazło się u mnie. Dalej były 2 zdjęcia. Pierwsze, Victim JPG, było zdjęciem kobiety obecnej na nagraniu. Jej twarz miała spokojny, neutralny wyraz. Szczerze przyznam, że z twarzy wyglądała dość atrakcyjnie. Przyszła pora na ostatni plik. Zdjęcie nazywało się Null JPG. Przedstawiało czarną istotę obecną na nagraniu. Była całkowicie czarna, pomimo mocnego oświetlenia widocznego w tle. Jedynie oczy były widoczne. Były dla kontrastu całkowicie białe. Miałem wrażenie, jakby ta postać obserwowała mnie za obrazu. Dość tego! Wychodzę! Powiedziałem. Wyłączyłem pendrive'a, a następnie zamknąłem komputer. Nagle coś za sobą usłyszałem. Odwróciłem się. Stał tam. Ten mroczny skurwiel za mną stał. Kim jesteś? Wykrzyczałem w panice. W prawej ręce trzymał szpikulec. Nazywam się Null. I przyszedłem po swoją własność. Zejdź mi z drogi. Po tych słowach gwałtownie skoczył w moją stronę i odebrał mi przytomność. Byłem nieprzytomny przez około 30 minut. Obudziłem się w piwnicy i byłem związany. Pomocy! Krzyczałem. Zero odpowiedzi. Nagle założyłem statyw do nagrywania, a na nim telefon. Zaraz potem usłyszałem. Hello everyone. I am Blur.